Tytuł, jak mniej więcej? Elita. Kiedy Elita strajkują? Świetne nazwanie. Ale genialnie te kolorki fajnie pasują. Ta biała koszulka, to wszystko jest super. Kaczor Donald. Sisunia, sisunia. To mleczek, ostatni w tym sezonie. Szakszuka. Okay, teraz szakszuka. Nazwa robocza serii to będzie RTCK i Elita. Buła. Jak nie, Jelita, kiedy Jelita strajkują, o to jest dobre. Jednym słowem byśmy to określili. Sraczka. W sensie... Kapitan Sraczka, rzadkie nazwisko, ale często się zdarza. Dobrze. Witajcie. Dobrze, bloopersy będą dobre. Bieg Unka. Unka, o bieg Unka. Albo za Arcia. Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii o zdrowiu, którą roboczo nazwaliśmy RTCK Jelita. Już wiecie, że nigdy nudno nie będzie. Wchodzimy tutaj w meandry w dół, tak zwany Jelit. Prawdziwa nazwa ukaże wam się w czołówce. Robocza to Jelita, dlatego że... Jelita często strajkują i jest wtedy niewesoło. Albo jest Niagara, albo... Kopalnia Wieliczka. Niestety, coś z tym trzeba zrobić. Przed państwem Marek Zaręba i Piotr Piwowar. Jelita na wesoło. Program prowadzi jedynie jest zastąpiony Michał Szczepanek. Zaczynamy. W tym odcinku powiemy, dlaczego i kiedy Jelita strajkują. Któż za prowokacyjny tytuł. Czy komuś z was strajkował ostatnio Jelita? Mi ostatnio po eksperymencie wstawania o 4.30 rano, co Kamil zainspirował mnie, żebym wypił sobie rano kawę. No nie było. Czyli kawka na wynos była. Tylko nie w tą stronę wyniósł. Temat niezwykle grząski, ale jakże praktyczny. Bardzo ważne, ponieważ statystycznie, wejdźmy tak konkretnie w temat, no niestety najwięcej chorób nowotworowych jelito grube. Także trzeba od jelit zacząć nasze zdrowie. Ktoś kiedyś powiedział, że większość chorób przewlekłych zaczyna się od jelit. Ktoś dopowiedział od kręgosłupa. No i miał rację, nie pomylił się, także jelita to nasz kręgosłup zdrowia w metabolicznym układzie. Niektórzy mówią nawet, że drugi mózg. Jest no to też, tak, tak. No bo depresja też zaczyna się często w jelitach i tu jest bardzo ważny aspekt, ponieważ serotonina, według najnowszych badań, to nie tylko jest kwestia mózgu, ale właśnie w dużym stopniu, blisko 70-80%, wiąże się dzięki tryptofanowi, to jest taki aminokwas, w jelitach. Czyli ta bariera i ta oś szczególnie właśnie do przebycia między jelitami a mózgiem jest niezwykle ważna, jakie będziemy mieli samopoczucie. Więc jeżeli mam taki smutek, tęsknota, lęk, cały czas w jakichś takich poruszam się przestrzeniach takiej trochę nędzy, no to znaczy, że moje jelita strajkują i szwankują, trzeba coś z tym zrobić. Czyli wielu się wydaje, że to głowa, a to wręcz w przeciwnym kierunku. Tak. I to jest też ciekawe, że paradoksalnie dosyć szybko możemy z tym zrobić porządek. Ale rozsądek czy żołądek to jest to pytanie, które nie zadajemy sobie, więc wrzucamy bezwiednie dużo tego pokarmu i to wszystko tam zalega i nie jest różowo. No właśnie, a jakie są takie przyczyny tego, że nasze jelita mogą zacząć strajkować? Przede wszystkim przejadanie się, to jest pierwszy krok. Za mało aktywności fizycznej, to też pewien paradoks, nie tylko żywienie, ale ruch, aktywność, czyli ten aspekt dokrwienny tego narządu. Problemy szczególnie z tym kręgosłupem lędźwiowym, czyli jak bolą nas po prostu te ciągle plecy, no to musimy coś z tym zrobić, bo mamy zablokowane narządy wewnętrzne, szczególnie też jelito. No niestety też taki temat jest związany z pasożytniczymi chorobami, czyli mamy gości nieproszonych. Trzeba też jakimiś ziółkami to wypędzić, dziadostwo, no i wtedy cieszyć się lepszym zdrowiem. Ale kluczem jest też niepodjadanie. No i ktoś kiedyś powiedział, że człowiek kieruje się ku temu, co kocha. Więc miłość do słodyczy też zabija nasza jelita. Trzeba rozwód ze słodyczami. Jelita też mają dużą rolę w odporności naszego organizmu, nie? Teraz w czasie właśnie pandemii wszyscy zastanawiają się, jak zadbać o swoją odporność. 70% limfocytów, czyli pierwsza fala obrony, to jest tkanka gard, która pokrywa nasze jelita. Czyli jeżeli mamy zaniedbany ten aspekt, one są cieknące, tak zwane kompleksy immunologiczne przechodzą do krwiobiegu przez dziurawe jelita, no to tak naprawdę nasz organizm jest nieustannie w stanie zapalnym.
A stan zapalny obniża naszą odporność. Więc jeżeli chcemy mieć dobrą odporność, włączyć tarczę antywirusową, no to pierwszy krok, zregenerować jelita. A diagnostyka z krwi? W sensie, żeby jest diagnostyka stan, czy, nadwrażliwość czy pokarmową, strony, tak, ale to czasem powoduje też lęk jeszcze większy, bo jak wyjdzie nam cała gama produktów, które nam smakują, a przestaniemy je jeść, to możemy też osłabić immunologicznie przez niedożywienie komórkowe. To, o czym mówiłem już też o mitochondriach. Pewnie jeszcze słów kilka o tym dopowiemy później. Ale tak naprawdę ważne, żeby wyeliminować te rzeczy, które, jak to mówię, wyeliminować na całe życie się nie da, ale zrobić sobie urlop. Gluten, czyli pszenica, kazeina często, nabiał, cukier, kawa, alkohol. Na kilka tygodni, jak nowe jelita czasem. Wszystko naraz czy po trochę najlepiej, eliminować? Najlepiej małymi krokami, czasami pewne osoby w rotacji. Ja piszę o tym właśnie w tej nowej książce, jak to zrobić w mądry sposób, żeby nie zwariować, żeby też nie pozbawić się tych czynników takich odżywczych, ważnych. No bo często popełniamy takie skrajne błędy. Dużo jest autorów, którzy dzielą się wiedzą, ale one się często wykluczają i tak naprawdę w gąszczu tych poradników opadają nam ręce, ale mój, obiecuję, będzie inny. Tak, planer zdrowia, metoda 7 kluczy na naszym sklepie rtck.pl. Jeszcze mam pytanie odnośnie bakterii w jelitach, no bo mówisz, że są dobre i złe bakterie, na przykład jogurty, jeżeli się je, no to są te bakterie, jakieś kiszonki i tak dalej. Jak dbać właśnie o te bakterie, a czy jest możliwość ich przedawkowania, no nie? No, dotknąłeś też tematu ciekawego, jogurty. Jogurt oczywiście probiotyczny i był kiedyś, dzisiaj jest różnie, bo to są często jogurty. Myślę, że tam zawiera żywe kultury bakterii. Produkujemy, że dzisiaj żywe kultury w pamięci. Tak, nawet nazwy takie, nie? LKSEI na przykład, nie, że tutaj, ktoś tam jogurt sprzedawał LKSEI. Marketingowe różne nazwy. Rzetelnie są. Podchodząc do sprawy, jogurt oczywiście jak najbardziej, kefir, maślanka, natomiast jak połączymy na przykład te kefiry z owocami, to już mamy kilka cukrów w jednym daniu i to znowu obciąża tę jelitę. Więc tak naprawdę zasiedlić właściwie probiotyczny tą kulturę mikrobiomu, to też kiszonki trzeba zjadać na przykład częściej, tak? Mamy dzisiaj zakwas buraka, tak? Mamy też aspekt kuchni prebiotycznej, czyli błonnik, który jest niezbędny do tego, żeby tam to życie wzbudzało się jak gdyby w tych jelitach w naturalny sposób, bo tak jesteśmy stworzeni. Więc tak naprawdę nie ma też reguły, bo są takie szczepy probiotyczne, które możemy przyjmować doustnie i one pomagają, ale ten aspekt jeszcze jest nie do końca zbadany mikrobiom. Także to wszystko jest jeszcze w odkryciu, natomiast objawowo patrzymy. Jeżeli mamy problem z jelitami, jeżeli faktycznie mamy słabą odporność, no to zasiedlamy. No właśnie, bo na przykład antybiotyk, to jest, tak się uznaje powszechnie, że niszczy nam właśnie florę taką bakteryjną w jelitach. Tak, nie? I wtedy trzeba te probiotyki... Sprzyja, pomaga, wykańczając te bakterie, które powodują stany zapalne, choroby, bakterie, ale też no, potrafi zrobić lekkie spustoszenie w tym i trzeba po prostu w mądry sposób uzupełnić to. Osoby aktywne, takie dosyć regularnie, mają mniejszy problem z jelitami, ale paradoks też polega na tym, że mam bardzo dużo sportowców, maratończyków, którzy mają wykończone jelita, ponieważ jest stres jelitowy, który powoduje zabicie całkowicie tego mikrobiomu. No i wtedy są ale te właśnie sportem, tak, luźne tematy, często się powtarzają. Chyba stresem, tak? Że ktoś startuje, stres, tak. Stres jest największym agresorem dla jelit. Czyli tak jak mówię, cukier, tak, brak aktywności jakoś, i stres, to są jak gdyby takie trudną pracę, aspekty. Czy projekt jakiś ważny, nagrywanie i czasem nie damy rady przełknąć niczego. Niektórzy tak reagują, a drudzy zajadają się na stres. To też będziemy pewnie o tym bo mówić, jak to działa. Bo to są somatyczne rzeczy, czyli mamy pamięć somatyczną, o której powiemy dlaczego, jak to działa w kolejnym jakimś tam pewnie naszym odcineczku. Dobrze, dobijajmy do brzegu tego odcinka. Planer zdrowia, metoda 7 kluczy również pomoże Wam w monitorowaniu Waszej aktywności pewnie jelitowej i samopoczucia. I widzimy się już za tydzień, w sobotę wieczorem. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.